Dobry wieczór Państwu. Witamy na pomeczowej konferencji prasowej. Przypomnę, że spotkanie zakończyło się zwycięstwem GKS Utychy 4-1. Razem z nami trener drużyny gości, pan Andrzej Prawda, którego poproszę teraz o pomeczowy komentarz. Ciężko się komentuje takie spotkanie, szczególnie po takim wyniku. Dlatego, że przyjechaliśmy tutaj z jasnym zamiarem osiągnięcia dobrego rezultatu. Podbudowani trochę niezłą postawą i dobrym wynikiem, bo nie było z rewelacją rozgrywek Stalą Mielec. Wydawało nam się, że tutaj ustawiając taktykę gry z kontrataku, umiejętnego przechwytywania piłki, umiejętnego wyprowadzania właśnie tych szybkich akcji, zaskoczymy gospodarzy i być może uda nam się tutaj uzyskać dobry wynik. No, rzeczywistość się okazała dla nas bardzo brutalna. Pierwsze 20 minut to zdecydowana dominacja gospodarzy, no oczywiście bramka, mimo że to po rykoszecie, no ale jednak bramka. I zabrzmi to może trochę kuriozalnie, ale w pewnym momencie wydawało mi się, że ta bramka była jak gdyby pewnym błogosławieństwem dla nas, dlatego że od 20 minuty, czyli od momentu straty bramki, zespół zaczął nareszcie grać swoje. Być może wynikało to z tego, że zawodnicy gospodarzy trochę uspokoili się tym prowadzeniem i rzeczywiście wyprowadziliśmy kilka ciekawych akcji. Wydaje mi się, że tutaj, mam nadzieję, że jestem obiektywny, że ten mecz już do końca pierwszej połowy przebiegał jak gdyby na pewnej równowadze. Nie kryję tutaj nawet jakichś słów pochwały dla zawodników, że potrafili z takim groźnym przeciwnikiem grać tak dobrze do końca pierwszej połowy. Właściwie GKS już nic nie stworzył, myśmy tam próbowali. W każdym razie tak to oceniam, tą pierwszą połowę. No, druga połowa zaczęła się w podobnym stylu, jak się skończyła pierwsza. Też próbowaliśmy atakować. Wydaje mi się, że też mieliśmy trochę inicjatywy. Była tam sytuacja, z której muszę zobaczyć na wideo. Nie wiem, czy nie pachniało to jakimś faulem na polu karnym, no nieistotne w tej chwili. No i ta nieszczęsna 58 czy któraś minuta, kiedy Max Banaszewski dostaje drugą żółtą, a konsekwencji czerwoną kartkę. I to w zasadzie to takie przysłowiowe było wyłączenie prądu naszemu zespołowi. Za chwilę padła druga bramka, a później też było lekkie takie dożynanie na stan na boisku. Ja po meczu z trenerami powiedziałem, że nie tylko trzeba umieć wygrywać, a czasami też trzeba umieć przegrywać. Tutaj nam jak gdyby zabrakło klasy, bo ja mówię, musimy się zdecydować, albo próbujemy odrabiać straty, albo być konsekwentni w swoich poczynaniach taktycznych, albo po prostu grać jak w tym słynnym przysłowiu, gdzie się mówi, że ojciec nie za to bił syna, że grał w karty, tylko za to, że chciał się odgrywać, bo to u nas było w podobnym stylu. Biegaliśmy jak łani z szabelkami do przodu, a gospodarze czekali tylko i nas skutecznie kontrowali. Dlatego też no, trochę przykro, bo mówię, jechaliśmy tutaj z nadziejami rozbudzonymi tydzień temu. Myślę, że jeszcze nie wszystko stracone, aczkolwiek ten dzisiejszy wynik na pewno nas od tego celu, jakim jest, że tak powiem, nasza nieprzejednana chęć utrzymania się w tej doborowej stawce pierwszoligowców, troszeczkę nam się oddala. Będziemy walczyli do końca, myślę, że jeszcze zostało kilka spotkań i obiecuję tutaj kibicom przede wszystkim, a naszym chłopcom mimo wszystko chciałbym podziękować, bo do końca mimo wszystko walczyli, trochę chaotycznie, trochę tak spontanicznie. Ta bramka na otarcie łez, wydaje mi się, po bardzo ładnej akcji też była tego znakomitym dowodem. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Nie wiem, dlaczego nie ma trenera drużyny przeciwnej. W drugiej części konferencji będzie trener. Jeszcze raz dziękuję. Myślę, że pytań nie ma żadnych, bo wszystko się rozgadałem. Jest? Jest. Poprosimy do mikrofonu o pytania. Dobry wieczór, panie trenerze. Miło pana widzieć znowu na pierwszoligowych boiskach. Panie trenerze, pytanie o Długołęckiego. Jak poważny może być uraz z pierwszej oceny? No bo pojechał do szpitala, rozumiem, tak? Powiem szczerze, nie wiem dokładnie, dlatego że być może zabrany są do szpitala i tam na pewno skończy się z szyciem, natomiast wiem, że zawieźli mu telefon, więc prawdopodobnie jest i przytomny, i świadomy tego. I być może skończy się to tylko jakimś takim ogólnym, szybciuteńkim przejrzeniem, ale no nie chcę tutaj wyrokować za lekarzy. No wyglądało to trochę makabrycznie, zakrwawiona głowa, pęknięta z tyłu, jeszcze nie gdzieś tutaj mógł wyjąć, czy tego gdzieś tu z tyłu. Więc prawdopodobnie będzie lekko wystrzyżony na panka, także tak. Ale myślę, że to jest twardy chłopak, długi, także myślę, że jeszcze dzisiaj z nami wróci do Warszawy.
do Kartkowicza pan ma pretensje o te dwie kartki w ciągu bodajże 180 sekund? Jak byłem młody i niedoświadczony, to prawdopodobnie dzisiaj tutaj powiedział parę słów. Teraz niestety już jestem na tyle doświadczonym trenerem, że takich sytuacji nie komentuję. Na pewno powiem inaczej, że Maksiu jest zbyt delikatnie grającym zawodnikiem, żeby dostać dwie żółte kartki na przestrzeni, nie wiem, 8 minut to chyba się odbyło, nie wiem, czy dłużej. No. Pierwsza żółta kartka w zasadzie bez jego absolutnej złej woli, bo odwrócił się, nawet nie widział tego przeciwnika, którego rzekomo tak makabrycznie sfaulował. Druga piłka, wydawało mi się, druga akcja to była taka, że no, na pewno zagrał nakładką, ale umówmy się, nie za każde zagranie nakładką sędziowie każą żółtymi, a w konsekwencji czerwonymi kartkami. Ale powtarzam, nie, proszę nie przyjąć tego jako krytykę pracy sędziego, tylko po prostu jako luźne spostrzeżenie. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener GKS-u Tychy, pan Jurij Szatałow. Panie trenerze, poproszę tradycyjnie o pomeczowy komentarz. No na pewno, może banalnie, ale na pewno cieszą 3 punkty zdobyte. Bardzo, bardzo trudno się grało do drugiej bramki. Dopiero po zdobyciu bramki na 2-0 gra trochę się uspokoiła. Na pewno też jakąś rolę odgrywa to, że grasz w przewadze liczebnej. No trudno się gra. Trudno się gra na pewno. Nie pierwszy raz pracuję z zespołem, który broni się przed spadkiem. No, no, widać po chłopakach, bo w treningu wyglądają inaczej. Jak przychodzi mecz, na pewno następuje jakieś spięcie, ale cieszę się z tego, że przewalczyli to i zdobywając na pewno 4 bramki, chociaż to, co powiedziałem, w przewadze liczebnej, ale brawo chłopakom, że dążyli do tego, żeby zdobyć jak najwięcej bramek i w końcówce do końca próbowali grać wysokim pressingiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Dobry wieczór. Poprosimy do mikrofonu pytania. Panie trenerze, krótkie pytanie tylko o no właśnie tą drugą połowę. Prowadzenie 2-0, 3-0, potem 4-0. I jakby trochę, nie wiem, rozluźnienia w szeregi pana drużyny się wkradło. Niepotrzebna sytuacja, niepotrzebna bramka generalnie przy przewadze. Tak. Odpuściliśmy. Tutaj zgadzam się w 100% na pewno. Tam już ze złości skakałem. Nie mogłem na boisko wyjść, bo znowu by mnie wyrzucili, ale na pewno tutaj gdzieś zabrakło koncentracji, zabrakło tego, że nie byliśmy blisko przeciwnika. Daliśmy trochę odległości i no, przeciwnik skonstruował bodajże tam kilka akcji takich dosyć groźnych, także tutaj na pewno będziemy na ten temat rozmawiać, że nie możemy odpuścić. Przy obojętnie którym wyniku trzeba być skoncentrowanym do końca. Dzięki. Panie trenerze, Michał Pawlak, Nowe Info. Chciałem zapytać o to, jak cieszy się trener z tego, że dwóch zawodników, którzy są wynalezieni tak naprawdę dla GKS-u Tychy przez pana, czyli Radosław Krupnik, no i Jakub Świerczok, który się odrodził. Jak to cieszy pana trenera, że ci zawodnicy są czołowymi zawodnikami w tej rundzie wiosennej GKS-u Tychy? No powiem tak, na pewno gdzieś tam człowiek się cieszy, że te zawodnicy grają poprawnie, ale na pewno mnie cieszy dobra forma każdego zawodnika, cieszy się, bo to tutaj jakoś próbujemy, żeby grał zespół, nie grał indywidualnie zawodnik dla siebie, chociaż nasz Kuba od czasu do czasu, jak zdobędzie 3 bramki, próbuje dla siebie grać, ale będziemy z Kubą dyskutować na ten temat dosyć ostro, ale mam nadzieję, że została parę meczów do końca i myślę, że tutaj z dobrej strony nam Mączyński bardzo dobrze się pokazał, bardzo agresywnie grał w środku, także tutaj kilka zawodników, Radzewicz bardzo, bardzo mocno pracował na skrzydle, także tutaj trzeba tutaj na pewno też wyróżnić naszego kapitana, który po 3 dni pod rząd miał gorączkę. Miał grypę żołądkową, cały czas siedział w ubikacji i wyszedł na mecz. Także tutaj na pewno cieszę się z tego, że mamy takich zawodników jak Tanżyna, który po złamaniu kości wychodzi następny dzień gra. Na pewno cieszę się z tego, że mamy kapitana, który ledwo chodził wczoraj, a dzisiaj wyszedł na mecz. Także
Na pewno, plusów kilka mamy. Panie trenerze, chciałem jeszcze zapytać o tą murawę. Jakie to ma dla Was znaczenie, że będziecie mieć tą nową murawę? Czy ona jest dla Was jakąś przeszkodą w dotychczasowych meczach, czy raczej nie zwracacie na to uwagi? Ja myślę, że aż tak pięknie piłki na dzień dzisiejszy w tym okresie nie gramy, także ja staram się dostosować taktykę w taki sposób, żeby była skuteczna. Na pewno mniej w tej sytuacji dla oka przyjemna ta piłka. Na pewno trawa dla nas, tak jak dla przeciwnika, za dużo to nie przeszkadza. W niektórych momentach przeszkadza, ale ja mam nadzieję, że zaraz wyjdziemy z tego pokoju, tam już trawy tej nie będzie. No jeżeli wpuszczą nas, także, ale na pewno trzeba się przyzwyczaić, bo każde boisko, inna trawa, to inaczej piłka się odbije. Na pewno trzeba parę treningów poprowadzić na tej murawie. Przełożenie ewentualne o tydzień nie będzie miało w sensie. Nie, ja myślę, że akurat wypada w taki sposób, że pod rząd mamy trzymać się co 3 dni, także tutaj czy trochę wcześniej, czy później przełożymy te obciążenia na zmniejszymy obciążenie w tym okresie, kiedy mamy co trzeci dzień mecz, także tutaj myślę, że nie powinno być problemu.